Cześć wszystkim, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Dzisiaj jesteśmy na Bamboo Island. To jest nasz już drugi przystanek, ponieważ wykupiliśmy całodniową wycieczkę. Na początku był Sharpoint, żadnego przeklina nie było, ale za to były piękne widoki pod wodą. Mieliśmy 20 minut czasu na snorkeling, teraz mamy godzinę czasu na Bamboo Island i potem kolejne będziemy punkty odwiedzać. Bamboo Island. Wydaje się, że rajska plaża. Wstęp tutaj kosztuje 400 batów, ale wydaje mi się, że warto zapłacić taką opłatę, bo no, wygląda to bajecznie. Jeżeli nie zapłacicie, będziecie musieli zostać na łodzi i dopiero jak minie czas przewidziany na przerwę, czyli godzina albo dwie godziny, zależy czy wykupiliście wycieczkę longtailem czy speedboatem. I dopiero po tym czasie będziecie kontynuować podróż. Lepiej wydać te 400 batów, ponieważ no, wygląda to cudownie, naprawdę rewelacyjne widoki. Kolejny przystanek na naszej wycieczce. Miejsce jest fantastyczne, idealne na snorkeling. Tylko jeśli zostawiacie rzeczy na brzegu, odpowiednio je schowajcie i zabezpieczcie. Inaczej małpy mogą wam wszystko zabrać. W ogóle uważajcie na małpy, nie karmcie ich, nie zachęcajcie, by do was podeszły. Szczególnie, że małpy czasami mogą być agresywne. Sam byłem świadkiem, jak małpa zaatakowała jednego turystę, który podszedł za blisko, by zrobić sobie z nią zdjęcie. Są tutaj świetne widoki i to nawet tuż przy samym brzegu. Świetne miejsce do snorkelingowania. Wyporność wody jest tak duża, że nawet nie potrzeba kapoka, żeby swobodnie pływać, skupiać się na podziwianiu podwodnego świata. Niestety rafa koralowa no, nie jest w dobrym stanie, to widać, więc no, to pod tym względem smutny, duży smutek, to, że taka sytuacja następuje. Więc tym bardziej, jeżeli kiedykolwiek gdzieś podziwiacie rafę koralową, pewnie o tym wiecie, ale wolę to powiedzieć, nigdy nie należy na niej stawać. Zawsze z dystansu. Tylko ją podziwiajcie, oglądajcie, ale nie dotykajcie jej, nie stawajcie na niej, nie róbcie nic, żeby ją uszkodzić. No to jest polska zwierzę. Pozdrawiam. Jeszcze powiem, że te maski kupione w Decathlonie sprawdzają się. Według mnie są o wiele wygodniejsze niż standardowy zestaw. Najważniejsze, że nie paruje to. To jest tak skonstruowane, że nie zaparowuje szybka. Mega wygodna. Wydaje mi się, że jeżeli planujecie snorkeling albo nigdy nie snorkelingowaliście, bo właśnie uważacie, że niewygodnie trzymać ustnik, w takim razie ta maska do nurkowania będzie najlepszym wyborem dla was. Możemy posnorkelingować teraz.
miejsce do snorkelingowania tutaj, no fantastyczne, świetne widoki, przyjemne chwile, więc polecam to miejsce. Maya Beach. Tym razem niebiańska plaża, zamknięta obecnie dla turystów. Już możemy ją tylko oglądać z pokładu łodzi albo snorkelingując w jej pobliżu.
Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Wojtek z Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji polecam swoją powieść Porachunki. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych części mojej relacji z dwutygodniowej podróży po Tajlandii.